Siemanko, witajcie. Oczywiście naturalnie na rybach. Z nad rzeki, ale bez wędki. Przyszedł ten piękny czas. W pięknych okolicznościach przyrody, żeby sprawdzić, co się dzieje na pomorskich rzekach, tych troszeczkę mniejszych, gdzie lada moment zacznie się wspaniała rzecz, a mianowicie tarło. Wiem, że już te ujęcia znacie tutaj z tych miejsc, ale mi one się nie nudzą. Mam nadzieję, że wam też się nie będą nudzić. Spróbujemy też na to spojrzeć z trochę innej perspektywy, trochę z góry. No to przejdziemy się. Rybki jeszcze niekoniecznie będą, chociaż jest już fajny okres, bo końcówka października, początek listopada. Ale to może być troszeczkę za wcześnie, żeby te rybki się ustawiały na tarliskach, na gniazdach tarłowych. Ale na pewno sobie porozmawiamy, zobaczymy, lekki objazd zrobimy. Co? Idziemy zobaczyć, co słychać. Kamień jest tak zwany czarny. Fajnie to tutaj widać. Gniazda jeszcze nie były kopane. Później będzie, czym dalej, będę wam pokazywał. Ten kamień będzie coraz bardziej jasny, aż biały. Mamy nadzieję, że w grudniu, pod koniec, to wszystko to, co tutaj widzicie. Tutaj raz, dwa, tutaj wszystko. Wszystko to są tarliska. I tutaj będą gniazda rybki sobie kopać i mam nadzieję, że w grudniu to wszystko będzie już białe, będzie się świecić. Będzie można to porównać, dlatego też chciałem przyjechać trochę wcześniej, żeby potem wam pokazać, jak to się zmienia z czasem. Tutaj taki fajny dołek, ale mówię, rybek jeszcze nie widać tutaj. Kolejne piękne miejsca, w których w tamtym roku tarło się naprawdę wiele pięknych ryb. Póki co też spokój, cisza, ale może rzućmy na te miejsca okiem z innej, lekko z innej perspektywy. W tej rzece nie było ani jednej ryby, nie było widać, żeby było pokopane, żeby nie były pokopane gniazda. Ale tutaj przyjechałem, tylko stanąłem nad wodą i wiem, że tutaj nic nie widać, bo słońce mocno bije, odbija się od wody. Ale jest na pewno jedna albo dwie ryby. Widziałem, jak ładnie się ganiają, aż grzbiety było widać. Mam nadzieję, że zaraz uda się wam coś pokazać. Nie chcę też być zbyt nachalny dla tych rybek, żeby im nie przeszkadzać. Ale zaraz zobaczymy, może uda się coś nagrać. Ładnie było widać, jak się pokazała. Thank you.
na drugiej miejscówce udało się nagrać naprawdę fajne ryby. Nie wiem, czy to się zapisało, bo dopiero gdzieś tam pierwsze moje próby z tym dronem. Mam nadzieję, że się udało zapisać, bo będę trochę smutny, no ale zobaczymy. Przyjechałem na trzecie miejsce i co wam tutaj chciałem pokazać? O czym mówiłem, jeżeli chodzi o biały kamień? Bo tutaj to naprawdę bardzo fajnie widać, tarlisko jest już bardzo mocno już przekopane gniazdo, dokładnie mówiąc. Przed chwilą jeszcze stał tutaj pstrąg, gdzieś popłynął sobie, troci niestety nie widać, ale zobaczcie, jak wygląda właśnie fajnie przekopane gniazdo. Uciekałem już do domku, fajny wypad, kilka miejsc odwiedziłem, udało się zobaczyć rybki, pierwsze w tym roku jak dla mnie, zobaczyłem na tarliskach, także bez wędki też jest fajnie nad wodą, polecam taki spacerek każdemu, fajne widoki, jesień, powdychać świeże powietrze, a wiadomo, jeżeli my będziemy nad wodą, czyli tutaj miłośnicy, to mniejsza szansa, większa szansa, że te rybki przeżyją. Zapraszam do innych filmów, trzymajcie się, nara, hej!